przeciwko temu, żeby nawet jeżeli się taki koncept mocarstw będzie utrzymywał, żeby nagle wszystkie te mocarstwa, w których my możemy być albo i nie być, uznały, że jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa Europy i taka kolejna Szwajcaria nazywana Polską mogłaby się w Europie znaleźć. No tak, w Szwajcarii nie ma Trybunału Konstytucyjnego, to jest ten problem. Natomiast jeżeli tak, jeszcze jedna refleksja odnośnie Niemców. Niemcy generalnie z moich obserwacji, takich refleksji historycznych, są projektem wiecznie nieudanym, stworzonym przez Prusaków, przez Bismarcka, który tak naprawdę trwa do tego momentu, do którego cała okolica niemiecka, otoczenie niemieckie jest jeszcze niezorientowane, co się dzieje, a potem Niemcy doprowadzają sami do załamania tego mocarstwa. I tak się działo i w czasie pierwszej wojny, przed pierwszą wojną światową, tak było w związku z drugą wojną światową. Oni sami doprowadzają do dewastacji tych swoich aspiracji. Mi się wydaje, że jest to naród, jeżeli ich obserwować, który bardzo mocno chce udowodnić, że stać na to, żeby zbudować trwałe mocarstwo, ponieważ oni nie za bardzo zaczują to swoje miejsce w Europie. I teraz też tak może być, że w pewnym momencie nabierają tego powietrza, jak dzisiaj pani Merkel nabrała, i zaczyna popełniać głupstwa, i mogę się spodziewać, no ja myślę, że musimy się bardzo przyglądać temu, bo możemy się spodziewać kolejną lawinę głupstw, która doprowadzi do tego, że Niemcy znowu będą w tragicznej sytuacji za parę lat. Dlaczego o tym mówię? Bo z kolei Polska ma kłopoty tylko wtedy, kłopoty Polski wynikają z mocnych, z tych okoliczności, kiedy nagle są mocni, albo mocni są nasi sąsiedzi, czyli Rosja i Niemcy. Jeżeli oni byli słabi, albo przynajmniej jedna ta strona była słaba, to ci drudzy wcale nie chcieli się z nią dogadywać, bo nie widziała w tym interesu. Więc ja myślę, że jeżeli wykorzystywać ten moment, to wykorzystywać teraz. Niemcy słabną, Rosja jeszcze nie zdążyła się wzmocnić, Rosja ma swoje kłopoty. Więc jeżeli możemy coś zrobić w naszym interesie, czy to będzie Ziemia-Morze, czy to będzie inny projekt, są takie projekty, były takie projekty Północ-Południe, podobny do Ziemia-Morza, prawda? Czy to będzie inny projekt, czy też nagle stworzymy takie państwo, które będzie tak atrakcyjne, że wszyscy będą chcieli aplikować do nas, troszeczkę tam się do nas zbliżyć, z nami się dogadać i tak to powstanie. To ja myślę, że to jest dobry moment. Co pan profesor ma? Jak pan? Proszę państwa, to jest tak, ja nie wiem, jaką formułę przyjmiemy do naszego spotkania, bo państwo strasznie długo wytrzymali. Dziękuję bardzo. Tak? Nie, ja nie chcę. I w związku z tym, tak, zastanawiam się, tak, czy dopuszczamy długie wypowiedzi, prawda, i rozwijamy dyskusję, nie, czy też próbujemy jakoś wskazać. Świnie. A, słuchajcie, tak. To tyle. Dobrze, ale pan nam się dobija i z tego, co słyszałem, to ma inne zdanie niż ja, więc należy. To może tak, proszę państwa, ja jestem autorem pracy, w której udowadniam, że nie musieliśmy tego życia przegrać akurat. Po prostu w stanie wojennym zostałem wyrzucony z pracy 14 grudnia, przyjemnie takie rzeczy, ale to już jest historia, więc proszę państwa, zgadzam się i popieram właśnie tę koncepcję, że dzisiaj jesteśmy w jakimś takim szczególnie korzystnym okresie. Otóż, proszę państwa, w latach 90. dochód narodowy Polski był większy niż całego Sojuza, Pribałtyki i tego wszystkiego, co zostało po Związku Radzieckim razem wzięte. To jest ogromny atut. Jak na razie, do tej pory z tego zestawienia zostało nam 1/3 potencjału. To znaczy, pod koniec lat 80. byliśmy 10. uprzemysłowionym państwem świata. Tak, ponieśliśmy straty 60%, ponad 60%, jeżeli chodzi o potencjał przemysłowy, prawda? W wyniku II wojny światowej ponieśliśmy te straty
w wysokości 37%. Porównajcie sobie Państwo. Jak skandaliczną politykę prowadziły do tej pory nasze władze, praktycznie szczególnie ostatnie 8 lat. To było wydawanie całego narodu i całego państwa na łup, nie wiem, okoliczności, nie wiem, Niemców, Rosjan, kto chciał właściwie, prawda? W tej chwili mamy taki rząd, który jest w stanie ten proces, powiedzmy, zatrzymać. Mało tego, przez 25 lat nawet kulturowo nas strasznie dołowano. Zwróćcie uwagę, nie było żadnego festiwalu, jakiegoś wydarzenia, które budowałoby nas jako kulturę, prawda, jako jedność, jakąś taką kulturo-świadomościową. Proszę zmienić na temat. Teraz, jeżeli chodzi o konspirację. Panie profesorze, na pewno wie, że powstał komitet K7, prawda, Karol Grymmer, prawda, i tak dalej. Major, który 23 września, jeden wojskowy właśnie major był akurat, zapomniałem nazwiska, był w Budapeszcie, prawda? Także ta konspiracja, o której pan mówił, że jakoby na terenach przyfrontowych miała zadziałać, niestety to w ogóle nie funkcjonowało. Nie było. Natomiast podstawą konspiracji stała się Pruta Czachowski, prawda, i organizacja Orła Białego na bazie z organizacji strzeleckiej i PPS-u. I właśnie po którejś tam bardzo wczesnej wsypie, jeszcze front był, prawda, na Wiśle, a oni już zaczęli tam w Kielcach, prawda, i w Częstochowie już odtwarzać te struktury konspiracyjne. Taka jest historia. No dobrze, to może woli wyjaśnienia. Więc próbuję, proszę Państwa, dwa słowa powiedzieć. Ale powiedział Cyrankiewicz, że Cyrankiewicz w wyniku wsypy kręga KPS trafił do Oświęcima. No. Proszę Państwa, więc tak, pierwsza kwestia to o czym tutaj pan redaktor mówił. Można sobie wyobrazić budowanie pewnej współpracy poprzez związki gospodarcze. Jak Państwo wiecie, pojawił się ten projekt Via Carpatia jako taki powiedziałbym element łączący północ-południe, to trzeba zapisać na dobrą zmianę, to, że w dobrej zmianie pojawił się ten projekt. On pojawiał się przedtem, ale jakoś tak niekonsekwentnie. Otóż, proszę Państwa, mi się wydaje, to jest istotna rzecz z punktu widzenia budowania tej wspólnoty międzymorza. Ta wspólnota musi mieć kręgosłup. Tym kręgosłupem mogła być taka duża droga komunikacyjna, tak? Bo to jest kwestia i oczywiście dróg, i kolejowa, i kontakt północ-południe, prawda? No i wiemy, że na południe, na Bałkanach są kraje, które są tym bardzo zainteresowane. A więc, no, gdyby się to udało rzeczywiście zbudować, to byłby dobry krok w tym kierunku, ale mówię cały czas to, co mnie, no, znaczy to, co martwi, znaczy myślę, to ile tego czasu mamy? Wiecie Państwo, kiedy pojawił się projekt, który realizował minister Beck, mianowicie Owej Trzeciej Europy, to wtedy ten projekt skomentował Herman Rauśnik, były prezydent Gdańska, nie książce, która się ukazała w 1938 roku, rewolucja nihilizmu. I on się rozstał z Hitlerem, prawda, z nazistami, pokłócił się z narodowymi socjalistami, tak? I w końcu, i tam pisze następującą rzecz, polecam tę książkę. On pisze tak, że jest wielki projekt, mówi o Becku. I pytanie tylko, czy Beck będzie miał dosyć czasu, żeby to zbudować? Tak? A więc ten czas, proszę Państwa, jest szalenie ważny. Tak? No i pytanie oczywiście, jaka będzie dynamika tych procesów, które zachodzą obecnie w polityce, również w Europie. I w związku z tym, no, może być tak, proszę Państwa, to jak ten Beck, że po prostu nie zdążymy. Zwłaszcza, że do końca, no, chyba nie ma świadomości również w polskim społeczeństwie i w elitach polskich, pomijając jakość elit, tak? Pomijając jakość. Co do tego. Ja twierdzę na przykład, że my ciągle upieramy się i nie ma zrozumienia, i tu mówię również dziś i chcę powiedzieć, że wiem, co mówię,
że obowiązuje ciągle ten sam model zagwarantowania bezpieczeństwa, który przyjęliśmy w okresie międzywojennym. Tak? Zbudujemy w miarę przyzwoitą armię i zagrożeniem odpowiemy pomocą sojuszników. Tak. No to jest ten model, oczywiście, proszę Państwa. Panie profesorze, tak. Jeśli, przepraszam, że tak wkroczę po żołniersku brutalnie, wspierany tutaj moimi drogimi kolegami strzelcami. Aha. Ja myślę, że mamy tu wątków jeszcze mnóstwo. Tysiące, tak. Tak, ale zostawmy sobie ewentualnie jeszcze czas na dyskusję w kuluarach, no. Bo już naprawdę nie będziemy mogli się w wydawnictwie pokazać przez długi czas teraz. Tak, to prawda. Oddamy głos pani prezes. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałam bardzo Państwu serdecznie podziękować za obecność. Panu autorowi za napisanie tak pięknego dzieła. Proszę mi uwierzyć, że dla mnie jako wydawcy praca nad taką książką to była wielka przyjemność. Oczywiście na dalszą dyskusję zapraszam Państwa w kuluary na lampkę wina. Chciałam powiedzieć, że publikacja oprócz warstwy merytorycznej ma przepiękną ikonografię, którą sam Pan autor wybierał. Ta książka ma ponad 200 zdjęć, ponad 15 szkiców, które Pan profesor również nam przygotował, także zachęcam do lektury i bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Proszę mi pozwolić, żebym podziękowała jeszcze autorowi. To jest również nasz autor, prowadzący. Gdyby ktoś chciał podpisać się na książce, to siedzę tutaj i będę podpisał. Ja jestem niebijący, więc tam ta lapka. Niebijący, podpisujący. Niebijący, podpisujący.